Dzień dobry, wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Nighthead Fox. A się SCP Nighthead Fox, będziemy dzisiaj zabezpieczać sobie SCP-173 albo 106, zobaczymy. Jesteśmy teraz w Light Containment, czyli będzie 173 najprawdopodobniej. Przy okazji nie wspomniałem w poprzednim odcinku. O kurczę, to jest jakiś nowy rozkład pomieszczeń też. O kurczę, no. No, tego nie było kiedyś, tutaj dodali jakieś... Dali nowe pomieszczenie najwyraźniej. Nie wspominałem tego, ale też podobno zmniejszyli prędkość i znowu SCP-K 173. Jeżeli już się wiecie, już mówią, że już no teraz to już na pewno będzie dobrze biegał. Teraz już na pewno nie będzie za szybki. Na pewno. O! Zmniejszyli też HP temu chłopowi. W sensie ogólnie klasie D zniszczyli HP też. I podobno klasa, też ma, klasa D ma szansę się poddać. W sensie, że jest jakaś tam szansa, że klasa D... No i kozak. Jak ja teraz mam... Jak ja mam go... Teraz zabezpieczyć, czekajcie. Strzelanie chyba do niego nic... O! Ale kozacko! Czekajcie, patrzcie to. Ja może się przesuniemy z tym bardziej, tak żeby ich też było widać pięknie. Dobra, jest git. Miniaturka piękna. A nawet lepiej pójdziemy sobie. O, krok dalej. O! Teraz zyskna miniaturka, super. Dobra. Teraz lecimy do Containment Chamber z jego. Ale jakie to jest fajne, w końcu jesteś po tej stronie palisady. Pamiętajcie, że czasami spotkaliśmy MTF-y, które miały te tego 173 tutaj. Ale wiecie, nigdy nie mogliśmy go zabezpieczyć my. No bo my byliśmy tylko kasą D śmieszną. I wcale nie trzeba tutaj mieć infinite staminę, jakoś tak. Faktycznie, jako że jesteśmy MTF-ami, to dużo szybciej biegamy i w ogóle jest lepiej. Teraz musimy tylko znaleźć jego containment chamber. Ale jeszcze tu będę sobie pochodził po tej placówce, bo to się wydają tak jak mówię. Nowe pokoje tu wygląda. Niektóre wyglądają na nowe. A wiecie, że grałem w wiele tych wersji SCP-ków, także... Faktycznie jestem w stanie stwierdzić różnicę, że które pokoje były stare. O, ten se stoi w Tesli. Dobra. Dobra, dobra. Ci to, co stoją w tej Tesli, nie przeszkadza im to w ogóle. Oj! Jego jak znam, że ci nie da się zabezpieczyć. Nie. No ty! Wygnoje, no. Się nie blokuje. Kolegi dowódcy, prawdopodobnie. Jestem prawdopodobnie dowódcą. Ja przynajmniej zakładam. Dobra, musimy znaleźć tą pierwszą strefę, wiecie. A tu mnie ciekawi, czy tu wyjdzie 10049. A najpierw zrobimy pierwszego questa, czyli wprowadzimy naszego SCP-ka do jego containment chamber. Tego SCP-ka oczywiście pewnie nie ma. Tego zgaduję, że tym bardziej. Ta. Jeżeli by były, to nasza postać główna by je wzięła, czyli nasz, my jako klasa D byśmy je wzięli. Wiecie, o co mi chodzi? O! Klasa D padła na tym. Na Tesli. Ciekawe. O, oczywiście dostają Tesli jak zwykle. A gdzie jest mój SCP? Tu jesteś, chodź.
On jeszcze sami tak blokuje, nie? Ale leci z nami. Leci, leci. Trzeba znaleźć jakiś, wiecie, świetny sposób na... A kurcze bieganie tutaj po tej placówce, żeby się nie pogubić. Aha. No nie, no przez nie blokuj mnie ty. No i umrę. Tak, umarł, bo mnie zablokowali. Oczywiście, nie wierzę w to po prostu. Ale bez sens. To jest faktycznie irytujące, że nie blokują. To jest gigantyczny minus. I ekstremalnie wysokie utrudnienie. A gdzie jest mój SCP-173? Halo? Halo, gdzie on jest? Kurczę, teraz go nie mamy, nie? A jest, dalej, powiedz, że bring containment chamber. Możemy z takiego... Czekajcie, mam pomysł. Żeby było ich więcej, było ciekawie. Zrobimy coś takiego, jak spawn SCP-173. Teraz sobie go przejmiemy jakoś. A fajne to jest, no? Blinking. Blinking. SCP-173 is now in its cage. No, i super. I mamy znowu, mamy nowego SCP-173. Możemy ich tak pewnie zrespić tysiące. I każdego możemy wziąć w ten sam sposób. Ja kurczę, teraz gdzie to jest jego przechowalnia? Ciężko jest czasami wrócić do miejsca początku, kiedy się nie zaczynało. Nie, to tak by wiadomo, w drugą stronę trzeba biec. Zupełnie. Nie, może tutaj nie. Cześć, tu jest, SCP-ku, idziemy tam. O, widzicie, mamy dwa. Mamy dwa. Czyli tamten jednak był gdzieś. Ranie, bo tutaj są te dwie Tesle. Już nie mówi, że blinking, bo nie patrzy na SCP-173 niezabezpieczonego. Dobra, możemy przejść przez to. Nie wiem, czy przez to przechodziliśmy, czy jeszcze nie. Trzeba się poczekać, aż nasza ekipa przyjdzie tutaj do nas. Nasze dwa SCP-ki. Gdzie jest drugi? A tu jesteś. Chodź, chodź, chodź. Nie wstydź się. Ale też nie blokujcie mnie. O, tu chyba nas nie było. Chyba byliśmy. Teraz to już nie wiem. Zapis gry. Dobrze, czasami sobie zapisać grę. O! Oh. Zaczął nas strzelać pod Tesle. Ojaj, ojaj. O nie. Nie, bo oni mnie zablokują. Dobra. Chyba daliśmy radę. Tak. Czyli wystarczy, da się po prostu przebiec. I jest okej. Co? Co tu się stało? Gdzie są moje SCP-ki? Halo? A tu jest, czym się blokujecie o takie te rzeczy głupie? Chodźcie, chodźcie, no. Proszę się nie blokować. Proszę się nie blokować, przepraszam bardzo. Kompletny brak kultury. Ty, a co jest, jak teraz otworzę Light Testing Chamber? Chyba się nie pojawi tutaj, co? No nie, 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 już go nie ma. Już go nie ma, ale byś ty tam był pewnie, nie? SCP-ki tam lubisz. Light Testing Chamber.
Dobra, łatwo. Rozjechany. Kolejni? A nie wiem. A to super, ale no wiecie. Achievement będzie? W ogóle jakie to są? A to nie ma achievementu chyba. O kurczę. Tu wszystko pozbierane, żeby kiedyś było, to już pozbierane jest. Okej. Tutaj by pierwszy raz zabił kogoś w ten SCP, ale trupów tu nie ma żadnych. Halo moje miszki, gdzie jesteście? Come on. O! On chyba się poddał, ale źle. Któryś z nich był chyba poddany. O, jeden się pojawił, jeden wrócił. Co za blok? Zamknięte już jest. No clip. A ja mogę fly oczywiście klikać, a nie no clip. Chyba zamknięte to jest już, no. No dobra. Jak zamknięte, to zamknięte, okej. Kłócić się, wiecie, nie będę. Poddajesz się? Chyba się nie poddał. A ty gdzie ty jesteś? Za tą ścianą, co ty tam robisz? Search complete. No sign of hostiles. O, dobra, to mamy jednego chociaż. Mamy chociaż jednego. Tylko teraz już teraz zgubiłem, gdzie ja szedłem wcześniej. Tu chyba, nie? Tutaj, no. O, są dwa. Dobrze. I wystarczy czasami odbiec dalej, daleko i one się teleportują do nas. Tu może? O nie, znowu ty. No czemu? Ty, bo nie normalnie. A. Kto tu strzela? Halo? Chyba nasi strzelają. Do tego chyba strzelali. Chociaż nie wiem w sumie. Magazine. Okej. No where is, gdzie jest ten nasz kolega? Czy ten, przechowalnia. Ej, nie, czemu? Mogłeś być jednym z nas. No wiecie, mógł być jednym z nas. A wolał sobie paść. Gdzie jesteście moje? Dobra. Jak coś to stworzymy. Spokój się. Leżeć. No to jak ten. Powiem już taki jak w tym, jak w RP, że łapy i full auto w niego. Trzeba się do każdego kogoś łapy i tak go rozstrzelać. Typical police in RP. Nie no, tak raczej się nie zachowują policjanci. W RP zazwyczaj raczej nie strzelają. Chociaż to zależy od serwera, nie? Gdzie ja w ogóle się znajduję? Co to się dzieje? Leżeć. I podaj magazynek swój. A, one se lecą za mną, nieważne przez co przychodzę, na szczęście. To znowu ty. Ile można? To kurczę teraz. Już naprawdę dalej długo biegamy. Jakoś nie mogę znaleźć po prostu tego miejsca, ale uwaga. I nie gram na godzie, tak? Nie gram na godzie. O. O, to czyta, id kit.
Jest już fajnie. W miarę fajnie, 73 HP. No ja cię chwycę. Gdzie wy macie tą swoją przechowalnię? Jakaś taka ta mapa wydaje mi się większa niż w przypadku zwykłych SCP-ków. Tak samo też się wydawało to od razu jak zacząłem grać tutaj. O, to jest rzekoma zbrojownia. Gdzie moja karta? Co się stało z moją kartą? E? Spawn, item, key 5. Co się stało z moją kartą? Czemu ją zjadło? A, to wyczyszczone zupełnie. O, zginąłem! A kurczę, to nie wiedziałem, że tak można łatwo umrzeć jednak w tej grze. Dobra, padaj. Nie marnuj mojego czasu. Czekaj, co się stało z tą kartą? No nic. Jak nie ma, to nie ma. Dobra, tutaj byliśmy, tu nic nie było i tu było tych dwójka tych chłopaczków. No i fajnie. Teraz mogę wziąć znowu first aida. Ja, co? Aha, oni mnie leczą! Moja drużyna mnie leczy. Nie wiedziałem. Dobra. Czyli nawet oni są bardziej użyteczni, niż bym się spodziewał. Oni mnie leczą. Czyli w sumie jesteśmy na dobrą sprawę broken i niezniszczalni, jeżeli tylko stoimy wokół naszych ludzi. Gdzie jest ten? Ten... Komnata przechowywania. Ole się teraz wyrolowałem. No, ale dobrze, udało się. Gdzie teraz znowu iść? Kurczę, naprawdę, to jest tak ogromna mapa. No nie wierzę. Dwa razy pod rząd, ty. To oczywiście nie działa. No nic, ja już chciałbym w tym odcinku. A to jest inne przejście. Tak, jeszcze nie przechodziliśmy. Może w końcu zbliżamy się do celu naszej podróży. Albo nie. Albo jednak się nie zbliżamy do celu naszej podróży. No cóż, powiem tak, poszukiwania zaginionej przechowalni są mnie tak całkiem skomplikowane i długie. A czy ja wam mówię, ta placówka jest jakaś taka ogromna, za duża jest troszeczkę ta placówka. Chyba że faktycznie do tych rejonów dadzą jakieś rzeczy dodatkowe. W takiej formie to nas za dużo, ale jakby dalej to jakieś wiecie. Wszędzie jakieś SCP-ki, różnego rodzaju jakieś tego fajne rzeczy, jak chociażby w Ultimate Edition były. No to wtedy miałoby to większy sens. Ale na razie za duża. I bez sensu taka duża ta placówka jest. Dobra, wiecie, zróbmy sobie tak to. Stam. Bo naprawdę już biegamy tutaj długo. Ja bym chciał wrócić jakby do tej strefy. Pierwszej, na tym rozstaju dróg. Bo tu jest tylko ten, nie? No właśnie, kurczę, teraz wiecie, znaleźć to przejście, pierwsze przejście. Nie jest takie proste. Bo tutaj czasami są takie te zamknięte takie formaty, że wyjście jest tylko jedno, ale trzeba je znaleźć. Co to jest? Okej. Tu coś znalazłem, mam coś. O, chyba jest. Nie. Może? Chyba to jest to. Ta. Włączyli Tesla? Ciekawe.
Dobra, to jesteśmy chyba już w tej innej strefie. Chyba, że ja prosto ogłuchłem. Nie, ja przysłyszę bieganie. Bieganie słyszę. Wszystko słyszę. O! To jest ciekawe, czy tutaj damy radę coś zrobić. Drużyno? Chodźcie. No. Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku, bo na ten to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych. No i cześć.